Witajcie, kochani, na piątej już lekcji plastyki. Kochani, dzisiaj będziemy mówić o robieniu zabawek, a właściwie o robieniu różnych rzeczy dla naszych zabawek, bo domyślałam się, że większość z Was ma nadmiar zabawek już teraz, ale żeby się nie nudzić i żeby mieć coś fajnego do roboty, wymyśliłam, żebyście zrobili różne fajne gadżety oraz na przykład domy, garaże dla swoich zabawek. Będą to pomysły zarówno dla dziewczyn, jak i dla chłopaków. Kochani, a propos zabawek, to zabawki były zawsze wytwarzane ręcznie, aż do wieku XX. Były to na przykład na wsi jakieś rzeźbione postaci zwierząt, czy też ludzi w drewnie. Bogaci ludzie mogli sobie pozwolić na wytworzenie dla swoich dzieci prawdziwie misternych zabawek. To były naprawdę królewskie dzieła, czasem tak drogocenne jak niektóre domy. No ale kochani, w naszych czasach mamy tych zabawek mnóstwo. I są to zabawki przeróżnych typów, mamy lalki, misie, całe mnóstwo przeróżnych gadżetów ruchomych, elektronicznych, także wybór jest ogromny. Nie będę Wam tutaj więcej truła o tych zabawkach. Jedną ciekawostkę chcę Wam powiedzieć, nie wiem czy wiecie, ale miś pluszowy to jest bardzo niedawny wynalazek. Sama idea misia pojawiła się dopiero w 1902 roku, po tym jak jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, wybrał się na polowanie i niechcący postrzelił niedźwiadka. Jeden z jego przyjaciół postrzelił młodego niedźwiadka i później, co się okazało, prezydentowi tak się żal zrobiło niedźwiadka, że postanowił go uratować i wstawił się za nim, by go nie dobijać. Ta historia stała się tak sławna, tak została nagłośniona, że wszyscy się o tym dowiedzieli. Dla uczczenia tego incydentu zaczęto właśnie produkować pluszowe misie. Jest to jedna z najbardziej popularnych zabawek dla dzieci. I aż sobie trudno wyobrazić, że dawniej w ogóle nie było czegoś takiego jak pluszowy miś i w ogóle pluszowe zabawki. Raczej bawiono się właśnie lalkami, które były odwzorowaniem raczej dorosłych ludzi niż dzieci i różnymi właśnie zwierzętami oraz na przykład żołnierzykami, które były bardzo popularne dawniej. Można było je wytwarzać w domu, odlewać je z cyny, z ołowiu, co kto miał pod ręką. No i kochani, ja sama posiadam lalki. Niektóre od dzieciństwa, niektóre lalki kolekcjonowałam później z różnych powodów, niektóre kupowałam do moich przedstawień. Pokażę Wam kilka tych lalek. Niektóre są w szkole również, gdyż czasem używam ich do na przykład szkicowania strojów z różnych krajów, do szkicowania postaci i dlatego one niestety nie będą dzisiaj pokazane, ale moi uczniowie je znają, bo wiele razy pokazywałam je czy na lekcjach, czy właśnie w moich przedstawieniach, w naszych przedstawieniach. Kochani, pokażę Wam tutaj Elsa, która będzie za chwilę dla Was prowadziła krótki program. Najciekawsza lalka, jaką posiadam, to lalka pozytywka. Jest to oryginalna japońska lalka w pięknym jedwabnym kimono. Po nakręceniu ta lalka wydaje... Tylko muszę ją nakręcić... O. Okręcając to pudełko. Gra przepiękną melodię. Jest to ręcznie malowana, ręcznie zdobiona lalka w pięknym stroju. To jest coś kolekcjonerskiego. Oczywiście takie lalki nie służą do zabawy, ale musicie wiedzieć, że w Japonii jest taki zwyczaj, że lalki przynoszą szczęście, dlatego każdy dostaje w pewnym momencie taką lalkę właśnie na szczęście. Także lalek japońskich jest dużo. Tutaj mam drugi przykład takiej laleczki. Ona niestety nie ma kapelusza, będę musiała go dokleić. I też jest to lalka oryginalna japońska w pięknym kimono, jedwabnym, z ręcznie robionymi włosami. Jeszcze jedną mam tego typu lalkę, podobnie właśnie w japońskim kimono, z pasem obi, tutaj widać. Ma przepięknie wykonane wszystkie detale, tutaj nawet jej twarz jest oklejona jedwabiem. Posiadam też jedną lalkę chińską, również ręcznie robioną. Też bardzo piękna jest to lalka. Jest to taka seria lalek, można je kupić przez internet, które są wzorowane na słynnych chińskich pięknościach z historii Chin. Także jest to bardzo ciekawe, bo każda z nich jest jakąś cesarzową starożytnych Chin i one są po prostu odtworzone wraz ze swoimi najpiękniejszymi strojami. Bardzo ciekawy program. Dzieci, które grały w mojej adaptacji Słowika, dostały takie właśnie oryginalne ręcznie robione lalki w prezencie. Mam też dwie lalki hinduskie. Tutaj są lalki z Indii, bądź też z Pakistanu. Nie jestem pewna do końca, bo tutaj mamy bardzo podobne elementy kulturowe i zobaczcie, te laleczki są właśnie w takich oryginalnych strojach hinduskich. One są ręcznie malowane oczywiście i zdobione, ale tutaj jest już to troszeczkę inny typ lalki. To jest taka bardziej pacynka. Mam też lalki Barbie, które zobaczycie za chwilę w programie. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobiłam dla tych lalek dom.
jak można wykonać takie różne meble i gadżety, ale będzie można te pomysły wykorzystać też dla chłopców, ponieważ chłopcy również mają figurki, przeróżne postacie ze swoich gier, z filmów, a także samochody i inne zabawki, dla których również można wykonać podobne rzeczy. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie czuję się trochę dziwnie, tak jakbym była w jakimś filmie albo piosence. Coś mi to przypomina. Aha, już wiem. Pewnie pomyślicie, że zwariowałam zajmując się takimi rzeczami, ale nie jest to aż tak głupie, ponieważ mam zamiar zrobić piękny, przenośny domek, który będzie również używany przez młodsze klasy w naszej szkole. Także oglądajcie reportaż prowadzony przez Elzę. Hello, hello! Mam tę moc, aby ściągnąć z Was ten koc. No, 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 pobudka. Dziewczyny, kawa czeka w salonie. O! Tak późno? Niemożliwe. Wstawajcie, śpiochy. Już pierwsza. No to tymczasem zobaczcie nasz nowy dom. Tutaj nasza szafeczka. A oczywiście mamy świeże kwiaty. Szafa na ubrania. Zobaczcie, co jest w środku. Jest super. Fajny wystrój, nie? To nasza toaletka. Makijaż jest przecież bardzo ważny. Pufa. Uwielbiam tą pufę. Jest po prostu rewelacyjna. W szufladkach są kosmetyki, a tu perfumy. Wszystko się poprzewracało. Za duży dziś wiatr. Chyba się pomaluję. A może jednak uczeszę. Ciężko wstać rano. Dobra, teraz chodźcie zobaczyć łazienkę. Jest nadal w remoncie, ale już niedługo. Już teraz będą fugowane kafelki na podłodze oraz montowane baterie do wanny. Chodźcie. To wanna. Moje ulubione miejsce. Tam dalej jest umywalka naprawdę z bieżącą wodą. Z szufladką. Oraz toaleta. Spłuczka. Ale fajnie. No cześć. Kuchnia też jeszcze w remoncie. Odpadły klamki. Będziemy musieli jeszcze je przykleić. Tutaj będzie lodówka, a tu wyspa. Jest bardzo fajna. Ale musicie poczekać do następnego tygodnia. Zlew. Bateria jeszcze też nie zamontowana. Szuflady. Ta szafka, którą tu widzicie, się otwiera. O. Fajnie, nie? Kuchnia będzie super. O, o, dziewczyny już zeszły na dół. Co to, chipsy na śniadanie? O nie, na szczęście to płatki kukurydziane. No ale dziewczyny, trzeba jeść więcej warzyw. Aha, widzę, że tutaj też mamy schowek w kanapie. Trzymamy tam różne szpargały. Pufa. I kolejna szuflada. A tu stoliczek do kawy. Sok już wypity, widzę, dziewczyny się uraczyły. Fotel bardzo nowoczesny. Nasze rośliny domowe i stolik. Tutaj będzie stał telewizor, ale dopiero za tydzień. Ten stoliczek jest dopiero w przygotowaniu.
No i co? Fajne mieszkanie? Jak się Wam podobało? Do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję, że podobał się Wam reportaż. Powiem Wam teraz co nieco o tworzeniu tych części, które pokazałam na filmie. Przykładowo sofa w salonie. Sofa w salonie powstawała w ten sposób. Zobaczcie, miałam kilka ciekawych pudełek i te pudełka po prostu razem posklejałam, chcąc stworzyć coś w rodzaju takiego wygodnego narożnika. Później gąbkę samochodową, którą miałam już taką dosyć starą i zużytą, pocięłam na części, oczywiście po jej wypraniu, na odpowiedniej wielkości części, tak żeby stworzyły one właśnie elementy kanapy. Okleiłam je wzorzystym materiałem. Niestety nie miałam właśnie kleju na gorąco, więc troszkę to trwało, bo musiałam to wszystko przyklejać zwykłym klejem do drewna, który już wcześniej pokazywałam. No i zobaczcie, tutaj kolejne elementy tej kanapy powstają, są przyklejane. No i powstał bardzo fajny narożnik. Dodatkowo zdecydowałam się zrobić w tym narożniku takie pojemniki, gdzie lalki będą mogły sobie chować swoje różne przybory, gadżety, ubrania itd. No i powstały dwie szufladki, ponieważ dwa z tych pudełek były właśnie rozsuwane, miały taką szufladę w sobie już. Do tego dorobiłam jeszcze pufkę, na której dodatkowo któraś lalka też może siedzieć. No i następne elementy powstawały tutaj roślinka z jakiegoś starego kieliszka oklejonego kamykami, do którego wstawiłam elementy moich sztucznych roślinek, które mam w sypialni. Poobcinałam kilka listków i powstała taka roślina doniczkowa. Kuchenne meble pokażę Wam następnym razem, bo jeszcze są nie do końca zrobione, ale będę Wam pokazywać etapy powstawania tego domku w następnym odcinku, bo planuję, żeby on był taki segmentowy i rozbieralny, żeby można było go wszędzie postawić, wszędzie użyć, czy na ławce, czy w szafce szkolnej, czy po prostu gdzieś w jakichś pudłach. Teraz pokażę Wam kawałek sypialni. Rozwaliła mi się kiedyś taka stara lampa chińska. No po prostu się tak rozbiła, że nie było szansy już jej poskładać. Niektóre szybki popękały, a bez kompletu szybek po prostu ta lampa nie ma żadnego sensu. Więc postanowiłam tego nie wyrzucać i rzeczywiście przydało się to teraz. Zobaczcie, elementy tej lampy, takie bardzo piękne, rzeźbione, drewniane elementy są użyte do zrobienia mebli dla tych lalek. Po pierwsze postanowiłam zrobić śliczną toaletkę. Stwierdziłam, że to będzie taka sypialnia w moim stylu, z takimi a la starociami, bardzo elegancka. Zobaczcie, toaletka powstała z jakichś jeszcze elementów nóżek, takich rzeźbionych, pudełek od zapałek, do których przytwierdziłam po pomalowaniu takie perłowe gałeczki. Ozdobiłam to jeszcze dodatkowo taśmą z pomponikami, pomalowałam na biało. Wstawiłam lusterko ze starego takiego podręcznego lusterka, którego również już nie używam. No i po pomalowaniu całości na biało, zobaczcie, wyszła bardzo fajna toaletka. W zasadzie wygląda jak prawdziwy mebel z daleka. No z bliska widać już, że jest to oczywiście mebel dla lalek, ale bardzo podoba mi się ta toaletka. Jest naprawdę super, mogłabym taką używać. No i zobaczcie, później zrobiłam łóżko. Również dwie z tych szybek użyłam jako wezgłowie łóżka z tyłu. Ułożyłam to na pudełku, które okleiłam koronką. Zrobiłam do tego pościel, prześcieradło przykleiłam, żeby to wszystko nie poginęło, nie pogubiło się gdzieś. Użyłam starej poszeweczki na Jaśka jako kołdry. No i mamy takie, tadam, łóżeczko. Jako dywanu użyłam takiego prawdziwego mikrodywaniku, który miałam w łazience, ale pasuje idealnie w kolorach moim zdaniem, więc super. W poprzednich odcinkach pokazywałam Wam, jak robiłam taką mini szafeczkę na biżuterię. Postanowiłam tą szafeczkę jednak użyć właśnie w domku dla lalek, ponieważ ma bardzo pasujący deseń i w ogóle jest taka słodka, wygląda jak taki troszeczkę stolik nocny. No i jeszcze brakowało mi szafy i pufki. Pufkę zrobiłam z kawałka takiej roli dużej, takiego pudełka. Obcięłam to na wysokość, później okleiłam wstążką, przykleiłam na górę obklejone właściwie waciki kosmetyczne takim aksamitem i wszystko zakończyłam jeszcze kolorową, ozdobną taśmą z pomponikami, żeby pasowało to do tego stylu. No i mamy pufkę do tej toaletki. Troszkę za wysoka ta pufeczka wyszła, ale i tak wyszło nieźle. Szafę zrobiłam z pudełka po jajkach. To są takie jajka z Biedronki ekologiczne, które kupiłam na święta. I ona ma, to pudełko ma takie wycięcia w kształcie owali, troszkę jakby jajka. Od spodu dokleiłam folię przezroczystą, którą jeszcze ozdobiłam tym brokatem w akrylu od spodu, żeby miało to bardziej taki ozdobny efekt. Przykleiłam element ozdobny, który również został mi z jakichś właśnie starych mebli.
już nieużywanych, dokleiłam jakieś nóżki, klamkę z perełki, ozdobiłam troszeczkę w środku półki, żeby też to fajnie się prezentowało w środku. No i mamy szafę dla lalek. Taka elegancka, urocza i romantyczna sypialnia dla Barbie. No dobra, to teraz ostatnia rzecz. Dzisiaj łazienka. Zobaczcie, łazienka jest prawie umeblowana jak prawdziwa. Tutaj mamy posadzkę z takiej mozaiki, którą rzeczywiście mam w swojej łazience. Natomiast jeszcze tu jest niewykończona ta posadzka, bo nie miałam fugi do płytek. Dopiero będę musiała to wyfugować. Więc ta łazienka jest w trakcie remontu, tak jak mówiła właśnie Elsa. No i zobaczcie, wanna zrobiona z niekompletnego pojemnika, który już nie miał, zgubiona była pokrywka. Pomalowałam również akrylem na biało. No i świetna wanna wyszła, idealna wielkościowo dla Barbie. No, najgorzej było z toaletą, bo tutaj toaletę musiałam zrobić z takiego starego pojemnika po mleczku do twarzy, który odcięłam i później wycięłam po prostu z tego plastiku również sedes, czyli deskę sedesową razem z pokrywą. No i troszkę się tu nakombinowałam, żeby to wszystko dopasować i dokleić, nie mając jakiegoś kleju na gorąco do użytku, ale udało się nawet. Ściankę za toaletą zrobiłam ze starej gąbki do szlifowania i starą ładowarkę z nieużywanego już telefonu użyłam jako spłuczki. Następny element to umywalka, również zrobiona na grubej rolce. Do tego przykleiłam przekrojone pudełko z szufladką i odcięty spód od pojemniczka po serku. Zrobiłam tam także odpływ. Pokażę Wam następnym razem prezentację, jak wygląda, kiedy ta umywalka jest używana, bo naprawdę jest w środku zamontowana plastikowa rurka, która jest przygrzana do tego pojemniczka i woda rzeczywiście spływa do takiego wiaderka, które jest ustawione w środku w tej nóżce. Także można rzeczywiście myć ręce w tej umywalce. No i kochani, następnym razem pokażę Wam kolejny etap budowy tego domku. Mam nadzieję, że jak się znowu spotkamy, to będziecie mogli zobaczyć na żywo i pobawić się tym domkiem. No a tymczasem zachęcam Was, żebyście robili swoje pomysły, żebyście robili dla swoich zabawek takie fajne rzeczy. No więc kochani, mam jeszcze inne pomysły dla Was, mianowicie możecie zrobić makiety, jeżeli macie jakieś ludziki Lego albo inne postacie ze swoich ulubionych gier lub filmów, możecie im zrobić taki mini świat. Użyć różne pudełka pomalowane na różne kolory, zrobić z nich na przykład domki, schrony, cokolwiek to będzie, czy czołgi, pojazdy, którymi będziecie się bawić. I kochani, bardzo proszę, żeby każdy zrobił chociaż jeden jakiś element dla swoich zabawek, właśnie taki, albo całą makietę. Oczywiście możecie również zrobić całą makietę jak najbardziej, albo właśnie cały domek dla lalek. Ja już z drugą klasą moją w tym roku robiłam domki dla lalek, czy też domki dla postaci. Także druga klasa może się postarać o coś innego, na przykład mogą sobie zrobić zjeżdżalnię. Pokażę Wam teraz bardzo krótko, jak można zrobić zjeżdżalnię dla samochodów. Oczywiście to jest wszystko niegotowe, będzie to dopiero wykończone przy następnej lekcji, pokażę Wam efekt. Ja dopiero to zaczęłam, ponieważ wierzcie lub nie, ale ten domek, zrobienie tych elementów do domku, które już są gotowe, zajęło mi tydzień. No i to czasami pracowałam do nocy, więc naprawdę jest to dużo pracy, ale chciałam zrobić z tego coś naprawdę fajnego, co będziemy potem długo używać. No i kochani, zobaczcie, chciałam zrobić taki poziomowy garaż i z każdego tego poziomu pojazdy będą mogły zjeżdżać taką krętą zjeżdżalnią. Widziałam takie zabawki w sklepach i na internecie, więc wiem, że jest tego dużo, ale zupełnie inaczej i zupełnie fajniej jest sobie zrobić to samemu, potem na przykład pomalować albo okleić. Będziecie mieć naprawdę super zabawkę i dodatkowo satysfakcję, że zrobiliście to sami. I zobaczcie, z takich starych butelek po napojach, których na pewno każdy ma dużo w domu albo miewa w domu, można zrobić świetną zjeżdżalnię. Ja tu użyłam już całej części butelki, żeby zrobić taki wjazd dla autek. Niestety nie mam autek, żeby Wam pokazać, ale łatwo można sobie wyobrazić, że cokolwiek tutaj wrzucimy, będzie sobie fajnie... No, niestety, to jest w ogóle nieśliskie. Będzie sobie tutaj tędy zjeżdżało. I zobaczcie, przyklejamy sobie kolejne elementy. Najlepiej, żeby one były wycięte tak, żeby były jednak tutaj te zaokrąglone brzegi. Wtedy autka nie będą Wam wypadać. Ja to robię na razie tak tylko poglądowo, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi w zasadzie tutaj. No i zobaczcie. Przyklejamy kolejne elementy taśmą. Później na samym końcu możecie to pomalować farbami akrylowymi i będzie bardzo fajny efekt. Zrobimy taki efekt, żeby troszkę to zjeżdżało nam w bok tutaj. Zjeżdżamy w dół i jednocześnie będziemy skręcać tą zjeżdżalnią.
I już widać, że po pomalowaniu czy po ozdobieniu tych elementów będzie to bardzo fajnie funkcjonowało, bo mamy tutaj taki zjazd, możemy zrobić zjazd też z wyższego poziomu. Ja myślę o tym, żeby to wszystko pomalować, okleić, zrobić tu drzwi, zrobić z tego niejako garaż, po którym się będzie wjeżdżało właśnie na rampie pojazdami i później z góry zjeżdżało. Po prostu można to zrobić dużo wyższe, kilkopiętrowe, jeżeli macie do dyspozycji więcej butelek i bateriów. Ja chciałam Wam tylko pokazać sam pomysł, co możecie wymyślić. Także kombinujcie, myślcie, twórzcie i przysyłajcie pracę, zdjęcia prac. Macie na to cały kolejny tydzień, także macie dużo czasu i bawcie się. A w następnych lekcjach będziemy mieć żywe dekoracje. Później będziemy próbować tworzyć książkę oraz gry. Także czekajcie na kolejne lekcje, a tymczasem powodzenia i miłej zabawy z tworzeniem świetnych rzeczy w domu. No i jeszcze krótki dodatek dla dziewczyn o ubrankach. Mówiłam, że pokażę Wam kilka sposobów na bardzo proste ubranka. Pierwsze to jest ubranko jednej z moich Barbie, które jest zrobione z bardzo ozdobnej skarpetki. Co robimy? Po prostu odcinamy przednią część skarpetki, czyli tam, gdzie były palce, i wkładamy resztę skarpetki, tą górną część, która nie jest już stopowa, i drugą częścią wyciętą też z tej samej skarpetki takim paseczkiem przewiązujemy. Bardzo fajna sukienka, bardzo ładna, bardzo prosta, nie trzeba nic szyć, po prostu wycinacie coś ze skarpetki i robimy z tego fajną, nowoczesną sukienkę. Ale to nie wszystko, zobaczcie, zrobiłam również sweter też skarpetki, zresztą zdekompletowanej, bo druga skarpetka gdzieś w pralce mi się zapodziała. No i postanowiłam zrobić taki fajny, szenilowy sweter dla Barbie. No i jak to zrobiłam? Również odcięłam część skarpetki, z reszty wykroiłam dwa prostokąty, które zszyłam jako rękawki i doszyłam do dziurek wyciętych w górnej części tej skarpetki. I zobaczcie, wyszedł bardzo fajny sweter. Taki nowoczesny. Również można użyć tych kolorowych skarpetek, jeżeli macie jakieś zdekompletowane, albo jakieś, których nie nosicie, albo rzadko nosicie, możecie spróbować zrobić też inne części, na przykład z takiej czarnej, również zdekompletowanej pary skarpetek. Zrobiłam bluzkę dla Barbie z paseczkiem, bardzo fajna bluzeczka, taka troszkę imprezowa, również zawiązana paskiem wyciętym z tej samej skarpetki. I z reszty tej skarpetki, której nie wykorzystałam do bluzki, zrobiłam sobie co? Gumki do włosów. Świetny pomysł. Pamiętajcie, jeśli macie takie ozdobne skarpetki, wycinając cienkie paski, po prostu z góry skarpetki wychodzą Wam takie kółeczka i możecie to wykorzystać do włosów. Z jednej ze skarpetek zrobiłam też leginsy dla Barbie i tutaj było troszkę więcej roboty, ale po prostu wycięłam paski z tych skarpetek, zszyłam je i wyszły bardzo fajne leginsy. Dopasowywałam je na nogach Barbie, po prostu włożyłam je na lewą stronę, zszyłam od środka te paseczki i później po przewróceniu tego na prawą stronę za pomocą ołówka, który wkładałam do środka tych ruloników, i mamy leginsy z bluzą, ze sweterkiem. Także bardzo proste rzeczy można właśnie zrobić ze skarpetek. Spróbujcie, jest to fajny pomysł. Proponuję Wam też skorzystać z pomysłu zrobienia kostiumu dla Barbie kąpielowego z balona. Jak ten kostium zrobić, możecie znaleźć na internecie. Jest to bardzo proste i dzisiaj już tego nie zdążę Wam pokazać, bo wszystko trwa dosyć długo, ale możecie spróbować, a jeżeli chcecie, pokażę Wam to następnym razem na lekcji. A i kochani, jeszcze jedno, we czwartek zajrzyjcie na mojego vloga, bo będę robić, a właściwie Elza będzie robić specjalne stylizacje w stylu postaci z Harry'ego Pottera. Także zapraszam. Cześć i do zobaczenia.